politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We well-educated people, capable of critical thinking, they're not interested in that. That doesn't help them. Illuminati, you never. Your eyes, wake the fuck up, America. Yeah. Linking you your lives with fear, just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yeah. That's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get the fuck up. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malczu Mistrz. I dzisiaj tak po prostu sobie zaczynam nową serię na YouTube. Czyli Heroesy 3, czyli dokładnie Heroes of Might and Magic 3 HD version Let's Play. I po prostu sobie w ten sposób. O, no i oko. Wyłączyłem. O, dobrze, czekajcie. Czekajcie, o, jestem z powrotem, dobra. Bo mi kurczę tutaj ten Norton wyskoczył. Spoko. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo kocham gry strategiczne. Bardzo kocham grę Heroes of Might and Magic 3. Mam nadzieję, że w ten oto sposób trochę wam przybliżę grę. Tak? Trochę wam przybliżę grę, jakoś jest HD, także Heroesy 3 to jest na pewno coś wyjątkowego i niesłychanego w świecie gier komputerowych, ale także gra ta Heroes of Might and Magic 3 jest też moją grą z dzieciństwa i mam nadzieję, że wam sprawię przyjemność po prostu w ten oto sposób. Zagram sobie z wami w Heroesy 3 w wersji HD, tak? Czyli Malczu Mistrz. Budowa. Co by tutaj budować? Psiarnie. Zostawmy 0. 5 psów. Okej. Okay. Teraz w sposób to właśnie funkcjonuje. I to jest Inferno, czyli piekło. Ja gram właśnie takim demonicznym przywódcą. A teraz po prostu sobie jeszcze raz wejdziemy. Czekajcie, bo tutaj się coś nie tak. A! Dzień musi minąć. Musi się załadować punkty ruchu. Czyli dzień 7. Tu. I tu. Teraz musi wjechać do środka. Wtedy będzie. O, i w ten sposób to mamy Cerbery. Mamy tak, Cerbery, czyli piekielne ogary. Mamy Gogi, mamy Chochliki. Nie jest tak źle. Dzień 7, kurde, tak. Kamek. Okej. Okay. Nie do końca wszystko pamiętam, co się tutaj, z czym się to wszystko je, moi kochani, ale no mam nadzieję, że mniej więcej to wam po prostu pokażę,
Ale jak? Dobra. Mamy 4. Też. Max. Kupujemy. Okej. Okay. To już nie jest tak źle. 9, 12, 13. Może być. Może być, kurczę, i jest. Tutaj idziemy. Walka. Kurde, walka. Z kim walczymy? I teraz ogar. Tu. Mój ogar idzie. Tak jest. O to chodzi. Także teraz tryb strategiczny bitewny. Z sześcianami takimi. Takimi z taką kratką. I to jest właśnie cecha charakterystyczna. Właśnie na Heroesy. Każde Heroesy mają taką właśnie tryb bitewny, strategiczny, sześcienny. Także spoko. Tak? O kurde. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. O cholera. O kurde. Nie za ciekawie może być. Nie za ciekawie. O Jezu, no nie za ciekawe. Jak mnie teraz ubiją, to będzie koniec odcinka. Taki w ten sposób czy coś. Może mi się uda pokonać tego wroga. Ale stracę dużo. Dużo stracę. No nic, ale przynajmniej pokażę wam w tym odcinku tryb bitwy, tak? Tak jest. Na szczęście. Na szczęście. Ja widzę. No, udało się. Zwycięstwo. Wszyscy zresztą punkty doświadczenia. No ale teraz to ja kurde wracam. Wracam do zamku. Kurczę. Przymytuję i teraz tydzień drugi. Moim bohaterem jest Axis. O, no, to ja rozumiem, kurde. To ja rozumiem.
23, 5, 4, 8. I chowańca. Jednostki. Tutaj ulepszamy ze złoto. No i dobrze. I w ten sposób oto mamy nową armię rozbudowaną. Tak jest. I dobra. I zabierzemy. Artefakt zdobędziemy i sobie po prostu w ten oto sposób zakończymy dzisiaj ten odcinek na 15 minucie. Kurczę, tu przejdziemy serwerami, tylnymi ogarami, czyli serwerami. No już padło. Zdobędę artefakt i zakończę na tym ten odcinek. Także spoko. Spoko, spoko. No i wygraliśmy. I dobry koniec pierwszego odcinka serii Let's Play z Heroes of Might and Magic 3, czyli Heroes 3. Co? Czwarte. Zbiorę sobie drewno. Trafiasz na dziwny obrazek kurzu z nieznanego ci kamienia, oglądając gładką powierzchnię, zauważasz, że nikomu po oczekiwaniu pojawiają się na niej jakieś znaki, pochodzące się z mapy. Tylko kopiujesz rysunek, który wkrótce znikamy, równie nagle w sprawie. Mapa. Super. Heroes. To jest właśnie Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Do 15 minuty dobijemy i kończę odcinek w ten sposób. No, przetrwamy, dobra. Teraz do
zamku i wybuduje coś. Trzeba coś wybudować. A! Czarty! To bierzemy. Przesianek piekieł. Czarty. Zakręty pałac. Diabeł. I dobra. Jestem sporo. Na tym stanęliśmy. Na tym stanęliśmy. Tak. W ten oto sposób kończę pierwszy odcinek serii Let's Play Heroes. Herosy 3 HD. Malczu Mistrz. Czyli tym oto odcinkiem kończę pierwszy odcinek Heroes of Might and Magic 3 HD Edition. Malczu Mistrz Let's Play Series. Czyli po prostu Herosy 3 HD Malczu Mistrz. Odcinek pierwszy. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie Was, moi mili widzowie, do oglądania tej serii z Heroesów trójki z wersji HD Edition. W polskiej wersji językowej wszystko jest także spoko. Mam nadzieję, że przywrócę Wam wspomnienia z dzieciństwa, jak graliście jako za młodu w grę Heroesy numer 3. Także cześć i czołem, Tuski z Rosołem. Zapraszam, pozdrawiam i cieszcie się, bawcie się i bądźcie ze sobą w porządku. Cieszcie się, bawcie się i jeszcze raz cieszcie się, bawcie się i bądźcie szczęśliwi. O, właśnie, kochani moi widzowie. I nie zapomnijcie zostawić lajka i komentarzyka pod filmikiem na YouTubie. Cieszcie się, bawcie się i bądźcie szczęśliwi. Cieszcie się, bawcie się i bądźcie szczęśliwi, moi kochani. Mam nadzieję, że ten filmik wzbudził u Was powrót szczęścia z dzieciństwa. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz, a to są Heroesy trójka. Wersja HD. Wersja polska. Cześć, moi mili widzowie. Cześć. Hej.